Życiowy sukces zanotowała Paula Wrońska, strzelczyni lidera Amicusa Lemberg. Otrzymała nominację na Igrzyska Olimpijskie do Londynu. Jak pani przyjęła taką przyjemną informację? Bardzo miło na pewno. Czekałam długo na ten dzień i cieszę się, że dali mi szansę wyjazdu na no w sumie największą imprezę sportową, czyli na Igrzyska. Jest to dla mnie bardzo ważne, tym bardziej, że jestem jeszcze młodym zawodnikiem. No, ogromnie się cieszę, naprawdę. Bo... Gdzie pani wywalczyła tą przepustkę? Na jakich zawodach? Na Mistrzostwach Europy Seniorów w Finlandii w lutym. 18 lutego dokładnie. Od ilu lat uprawia pani strzelectwo? Od 6 lat. A dlaczego zdecydowała się pani na tak trudną dyscyplinę sportu? Jak pierwszy raz zjawiłam się u nas na strzelnicy, to po prostu bardzo mnie to zainteresowało. Ciekawy sport i poza tym, no jak zaczęło mi wychodzić, to też miałam ochotę na jeszcze większe sukcesy i to w sumie samo tak wyszło, więc... Czy ma pani jakiś swój wzór strzelecki? No jest kilka bardzo, bardzo fajnych zawodniczek, no zawsze jak jeżdżę gdzieś za granicę, to może mogę coś nowego zobaczyć, jak one strzelają, jak się koncentrują, więc ale takie ogólnie to nie mam dokładnie jednej osoby, na którą tak patrzę i biorę przykład. Staram się sama jakoś mieć swoją technikę i jakoś tak samemu sobie wszystko. Uczestniczyła pani w Mistrzostwach Europy, również brała pani udział w Pucharach Świata. Jakie tam notowała pani wyniki? No niestety, znaczy Puchar Świata w Londynie bardzo udany, bo zajęłam 4. miejsce właśnie w konkurencji, w której będę startowała na Igrzyska i to było na obiektach olimpijskich, także bardzo, bardzo się cieszę z tego, a niestety w Mediolanie i w Monachium miałam dosyć pechowe zawody, ponieważ na obu wyjazdach była bardzo zła pogoda, wiało strasznie i do tego jeszcze wiało w oczy, więc też oczy uzawiły i ciężko się strzelało. A poza tym w Mediolanie miałam awarię tarczy, tam są takie elektroniczne tarcze i pod koniec konkurencji okazało się, że taśma mi się zacięła, była jedna wielka dziura, wtedy strzały są, ja mogę strzelić na przykład 10, on pokazuje 9, może być też na odwrót i tak naprawdę, no przenieśli mnie na inne stanowisko, musiałam dostrzelić 3 strzały, ale no z tego stresu po prostu no, nie udało mi się dobrze tych strzałów strzelić i zabrakł mi tylko jeden punkt, żeby przejść eliminację. A w Monachium w trakcie strzelania zepsuł mi się karabin, ale mogłam dokończyć, tylko wynik był też słaby. Na szczęście wszystko mi naprawili po strzelaniu, bo tam są serwisy, są z Niemiec, także w sumie szczęście w nieszczęście, bo jakby mi się to stało na treningu, to bym miała duży problem. Niedawno uczestniczyła pani w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski we Wrocławiu, zdobyła pani 2 złote medale. Jak się pani strzelało jako już nowo nominowanej olimpijce? No na pewno trochę większy spokój, ale też miałam trochę presję, bo wiedziałam już, że pojadę, tak? I chciałam się też pokazać z dobrej strony. W pierwszy dzień niestety mi się nie udało, zająłam 4. miejsce, ale to był karabin sportowy leżąc, czyli konkurencja nieolimpijska. Także, no wiadomo, czasami ktoś inny wygrywa, zdobywa medale, ale na kolejne dni udało mi się zdobyć 2 złota dobrymi wynikami. Też była ciężka pogoda, bo było ponad 30 stopni, a te nasze stroje bardzo grzeją, więc naprawdę się zmęczyłam strzelając. Jak będą przebiegały pani przygotowania do wyjazdu do Londynu? Jutro wyjeżdżam na zgrupowanie do Wrocławia. Będę tam do 15 lipca i tam będziemy mieli treningi. 9 lipca jedziemy do Warszawy po odbiór strojów olimpijskich i na przymiarki, tam od razu będzie też punkt krawiecki. Wracamy z powrotem do Wrocławia, dalej będę trenować i wtedy 21 wyjeżdżam do Warszawy, tam ma być przysięga olimpijska i wręczenie 5 kółek olimpijskich i 22 wylatujemy już na Igrzyska, tam będzie też krótkie zgrupowanie. 27 jest otwarcie, a 28 już strzelam o 8 rano. Czego życzy się strzelczyni? Myślę, że opanowania i dziesiątek po prostu. Można panią spotkać na strzelnicy, ale można również panią spotkać w solarium u Joli. Często pani tutaj przebywa? Mamy zakład, więc jak jestem w domu, staram się pomagać. Mamy od 10 do 21, więc no, dosyć długo i zawsze jak jestem na miejscu, to tutaj trochę posiedzę, ale bardzo lubię tutaj być. Czy klienci przychodzący do solarium wiedzą, że mają do czynienia z wielokrotną medalistką Mistrzostw Polski? Niektórzy tak, niektórzy nie, ale później na przykład gdzieś przeczytają w gazecie i wiedzą. Także z reguły tak. To jest bardzo miłe też. Znana pani jest już w Lemborgu. Nie przeszkadza to pani w życiu codziennym?
Nie, to nie jest coś takie, że tam mnie ganiają czy coś z aparatami, ale no czasami ja tak się trochę tym, nie wiem, jestem taka trochę wstydliwa, że tak powiem i no nie wiem, nie lubię się chwalić czy coś, bo tam z reguły mnie pytają, jakie osiągnięcia, jakie medale, a to takie jest, no. Co jeszcze porabia Paula Wrońska w życiu prywatnym? No jeżeli jestem w domu, to lubię sobie po prostu posiedzieć w domu, odpocząć. Lubię też właśnie gotować czasami, jak mam czas. Ale z reguły jak jestem na chwilę w domu, to zawsze robi to mama, bo to trochę szybciej wychodzi. Także ja się dopiero jeszcze uczę, powiedzmy. Ale lubię gotować też. A jak z pani studiami? Ze studiami to jest trochę cięższy temat, bo przez te wyjazdy, no niestety musiałam postawić na jedną kartę i w sumie nie zastanawiałam się ani chwili, bo wiedziałam, że tutaj muszę wyjeżdżać, trenować i tak dalej. Studiuję zaocznie, ale no na przykład w tym półroczu byłam bardzo mało na zajęciach i muszę poprawić, zaliczyć wszystko. No myślę, że sobie poradzę. Czy wiąże pani swoją przyszłość w dalszym ciągu ze strzelectwem? Oczywiście, na pewno, bo jeżeli dostałam się na igrzyska, to na pewno chcę dalej się tym zajmować i no po prostu bardzo lubię ten sport też i dlatego. A jak rodzice zapatrują się na pani sportowe zamiłowania? No pamiętam, jak zaczynałam, kiedyś siedziałam na przykład po lekcjach w domu, mama mi mówiła, żebym sobie znalazła jakieś zajęcie, jakieś hobby, a jak zaczęłam chodzić na strzelnicę i w sumie codziennie po szkole spędzałam tam dużo czasu albo coraz więcej i jeszcze do tego doszły zawody, gdzie opuszczałam lekcje, no to na początku no cieszyła się, że jakiś tam sport uprawiam i tak dalej, ale mówiła, żebym się zajęła szkołą, ale jeżeli zaczęły wychodzić coraz większe sukcesy, no to nie zabraniała mi nigdy. I cieszyła się bardzo, że wszystko się wydaje dobrze, coraz lepiej. Jak odbierają koleżanki pani sukcesy? Nie są zazdrosne? No tego nie wiem na pewno, bo to nie każdego da się zobaczyć, ale no, mam nadzieję, że się cieszą też. Dużo ludzi mi gratuluje i nawet czasami znajomi jeszcze z podstawówki mnie spotykają, to jest też bardzo miłe. Także no, myślę, że się cieszą. Ile czasu trzeba poświęcić, żeby osiągać tak znakomite wyniki i zdobywać medale? Myślę, że to jest sprawa indywidualna, bo niektórzy trenują powiedzmy 10 lat i nagle przychodzą bardzo duże sukcesy, niektórzy rok, więc to jest, to też trzeba się na pewno przyłożyć, systematyczność jest ważna, żeby codziennie chodzić na treningi, ale ja, nikt mnie do tego nie zmusza, więc może dlatego też to mi dobrze wychodzi, bo sama od siebie to robię. Największe marzenie Pauli Wrońskiej? Dobry start na igrzyskach. Myślę, że to jest teraz dla mnie najważniejsze. Oprócz dziesiątek, w co pani chce jeszcze celować? No, na razie tylko w tarczę, nie planuję nigdzie indziej. A z kwiatów jakie pani najbardziej lubi? Róże. To będziemy z tymi różami czekali na powrót Pauli Wrońskiej z Igrzysk Olimpijskich z Londynu.